Sponsorem programu jest Orlen. Cały ten okres szkolny, jak była możliwość, to brałam we wszystkich możliwych zawodach sportowych, od podstawówki. Zaczęło się chyba od pływania. I pamiętam, że tam jak mama chyba przyszła kiedyś do nas na jakieś tam zawody takie szkolne, to któryś ten chciał mnie zgarnąć na pływanie, ale ja mówię, o no to jeszcze nie wie, bo ona tutaj jeszcze tu w szkole ma jakieś zawody lekkiej atletyki, tu koszykówka, tu okej, piłka nożna to z chłopakami gdzieś tam po lekcjach, to uwielbiałam z kolegami z klasy. No i później pojawiła się opcja, jakby została otworzona sekcja siatkówki u mnie w mieście. Przyjechał właśnie, powrócił do Elbląga trener, który kiedyś prowadził starsze dziewczyny i on stworzył tą sekcję siatkówki. I przez znajomą, trochę znajomych i dziennikarkę też w sumie sportową z Elbląga, która mnie wyhaczyła, oglądając brata grający w plażówkę akurat w trakcie wakacji w Elblągu. I mnie wyhaczyła, że biegałam za tą piłką, coś z nim odbijałam i w wieku tam właśnie 8-9 lat to odbijanie moje wyglądało już jakoś w miarę. Poleciła właśnie trenerowi, żeby popatrzył na mnie, żebym może spróbowała. I tak zaczęła się ta przygoda z siatkówką. Chociaż przez pierwszy rok nie do końca mi się podobało. Chyba nawet na jakiś czas przestałam chodzić na te treningi. No to wtedy były treningi może 2-3 razy w tygodniu. No ale od chyba 6 klasy podstawówki to już miłość do teraz. I zawsze byłaś taka sprytna, zwinna w tych zawodach sportowych. Raczej wiodłaś prym? Mówię nie tylko o siatkówce, ale też tych wcześniejszych. No trochę medali mam z tych lat szkolnych. Muszę. A pierwszy twój pamiętasz? W jakiej dyscyplinie? I przede wszystkim w jakiej dyscyplinie? Wydaje mi się, że lekkoatletyka. Pamiętam, że też lubiłam skakać w dal. Jak biegi, to tylko krótkie. I sprinty. Sprinty, 60 to czyli, było... Czyli do aniołków byś się nie zapisała? No nie, tutaj pamiętam, że kiedyś przez przypadek jakaś koleżanka właśnie, która miała biec sztafetę, 4x400, wtedy tak 4x400, nie mogła, bo chyba się rozchorowała, no i pani od WF-u powiedziała, dobra Asia, to dawaj. A ja nie mając kompletnego pojęcia, jak to robić, przebiegłam te 400 metrów sprintem. Już na mecie nogi nie dały rady, no ale dokończyłam bieg i chyba z dziewczynami, nie wiem, jakieś tam, nie wiem, czy byłyśmy może trzecie, ale pamiętam, że skok w dal i chyba nawet skoczyłam 5.04, chyba to był mój... Wow! Tak, to był mój rekord. Także lubiłam bardzo, do teraz lubię oglądać lekkoatletykę i mam ogromny podziw do tych sportowców, bo to jest też totalna inna praca, inny trening. No przyjemnie się to ogląda, ale teraz już bym nie pobiegała, już z biegów to jak najmniej. Sponsorem programu był Orlen.